Siemaneczko, witam wszystkich w 17 części Let's Play Wiedźmin Nowe Przygody. Przypominam, że dzisiaj postaramy się zakończyć przygodę Upiory w Cichej Bólce. Ostatnio daliśmy wszystkie questy poboczne i naszym zadaniem jest teraz pogadać z upiorami, bo mamy od Sołtysa fujarkę, która należała do tego jego syna. Jeśli jego syn jest upiorem, to powinien z nami się skontaktować, znaczy porozmawiać po prostu. Do 12:00. I zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Wstawaj, Geralt. Wstawaj! Nie mam czasu. No i są też upiory. Upiór Kalida, tak jest. Ja może sobie lepiej zapiszę, jakby coś poszło niezgodnie z planem. Panie upiorze Kalida. Ta fujarka, Kalid? Tak się nazywałam za życia. Dlaczego nawiedzacie wioskę? Zemsta, cóż zawinili ci mieszkańcy? Nie odejdziemy bez pomsty. Daremna ta rozmowa. Znaję ci ich, zabij. Zaczekaj, mam jeszcze parę pytań. Aha. Mój ojciec przestraszył się upioru i wpadł do rzeki. Zniknął pod wodą, mój biedny ojciec. Jest ciemno, w niczym mu już niestety nie pomożemy. Przykro mi, wracaj do domu. To wina upiorów, zniszcz je, Wiedźmina. Przecież od tego jesteś. Zniszcz potwory. Dziwna sprawa. Muszę wybrać, tak? Muszę wybrać. Dobra, wydaje mi się, że chyba czas porozmawiać z tą kapłanką Melitele. No bo kurde, no nie chcę niszczyć tych upiorów. Coś czuję, że one tu nie są bez powodu. Prześpijmy się do rana i chodźmy do tej kapłanki. Bo teraz nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, gdzie ona może być. O nie, stary! O, Boże, jeszcze myślałem, że z tobą nie pogadam. No, wystraszyłem się. Dobra. 9 godzinek będzie idealnie. I chodźmy pogadać z tą kapłanką. Tak jest. A gdzie jest? Ta kapłanka powinna być tutaj. Dobra, miejmy nadzieję. Chociaż... już bałem się, że tu ta babcia siedzi i nas nie wpuści, ale nie, no jest gitarka. Jest gitara i jest kapłanka Doria. Podjąłem decyzję. Nie zniszczę upiorów. Tak jest. Bardzo dobrze, powinniśmy się zastanowić, jak udobruchać niespokojne duszę. Tak jak twierdził Sołtys, upiór jego syna również nawiedza wioskę. Żąda zemsty na kimś. Do tego czasu nie odejdzie. Skoro potwierdziło się, że i sam Kalid jest wśród upiorów, może od tego powinniśmy zacząć. Z tego co wiem, Kalid wybrał się nocą w kierunku miasta. Być może powinniśmy też się tam udać i rozejrzeć. Coś tej nocy musiało się wydarzyć, co doprowadziło go do śmierci. Również dobrze mógł zginąć już w mieście, no ale od czegoś trzeba zacząć. Ruszam drogę Kalida. Ruszam drogą Kalida, bywaj. No okej. Późną nocą? Serio? Tak tam pisało, późną nocą? Późną nocą, kurwa, no szkoda, że późną nocą. Szczerze mówiąc, mam powoli dosyć tej nocy, ale niech będzie. Niech będzie i tak. Późną nocą.
Dobra, myślę, że 11 w nocy to będzie idealna godzina. Odpocznij sobie, Geralt, i idziemy w kierunku miasta. Zobaczymy, czy tam coś spotkamy na swojej drodze, czy też nie. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Duchów jeszcze niby nie ma. A nie, no teraz... Nie, w kierunku miasta chyba było tędy, jak się nie mylę. Sołtys? Dziwne, no ale dobra, chodźmy stąd. Mam nadzieję, że idę dobrą drogą, bo to w sumie średnio pamiętam. To było tędy. Droga do miasta, tak jest. Idealnie, dobra. No i zobaczymy. Coś czuję, że teraz sprawa powinna się wyjaśnić wreszcie. I się dowiemy, co tak naprawdę się stało. I szczerze mówiąc, lepiej wypijmy jaskółkę. Tak sobie teraz myślę. Gdzie jest moja jaskółka? Woda w butelce. Spoko. Ej, chcecie mi powiedzieć, że nie mam jaskółki? O, żeż ty. No dobra, wypijmy to. Orzesz w mordę. Bo widzę, że to grubaśny eliksir bez kitu. Jest kółka przy tym, to chyba wymięka, co? O, proszę, proszę, gadaj, kiedy dostawa. Jep. Załatwmy go i zbierajmy się stąd. Błagam, nie, ja zapłacę. Pytam po raz ostatni. Szefie, ktoś nadchodzi. Co? Niech to cholera. Kaligor, proszę, proszę. Pytraniu pieprzony. Nie powinieneś tu przychodzić, białowłosy. Co tu się wyprawia? Ratujcie, panie, bandyty. I co mam z tobą teraz zrobić, białowłosy? A więc to ty jesteś powodem gniewu duchów? Tak, to ja ich zabiłem, ale ty nie pożyjesz dość długo, aby o tym komuś powiedzieć. Zabić go. Zobaczymy. Graj muzyką. Zobaczymy. O! Cofać troszkę. Nie no, ale ten eliksir jest zajebisty. Oni też są w sumie mocni. Wcale nie są tacy słabi, szczerze mówiąc. Dobra, jeszcze niech trochę nam się jeszcze regeneruje. Tyle, dwóch zabiliśmy czy jednego? Chyba jednego tylko. Nie żyje. Dwóch tutaj jest to myślę. Trzech. A nie, jeszcze kurwa, jeszcze ci żyją. Tak. Jeszcze dwóch, nie myślałem, że tylko jeden. No ale spokojnie, załatwimy ich. Oni już nie stanowią większego wyzwania. Dobra, ładnie. Jeszcze niech nam się trochę życie zregeneruje, dla pewności. Żeby nie było niemiłej niespodzianki, że nas zabiją. No wtedy to byłby problem. Dobra. O Jezu. Pięknie. Dobra, gościu nie żyje. Dziękuję. Myślałem, że cało nie ujdę z kabały. Twoi towarzysze cało nie uszli, niestety. Spóźniłem się. Tak, wielka szkoda. To byli sprawdzeni i zaufani ludzie.
Jestem kupcem, nazywam się Jeremiasz Sitko. A jak brzmi imię mojego wybawcy? Jestem Geralt z Rivii, Wiedźmin. Wiedźmin, z deszczu pod Rynnę. Mam nadzieję, że nie każesz mi oddać tego, co już mam, a o czym jeszcze nie wiem. Nie. Nie dziś, ale uważaj na siebie, bo następnym razem kto wie, czego zażądam. W takim razie, jeśli dziś za darmo ratujesz, to może eskortowałbyś mnie do pobliskiej karczmy. Nie chcę ryzykować kolejnego spotkania z zabójcami. Nie sądzą, żeby tu w pobliżu byli jeszcze jacyś zbóje, ale dobrze, odprowadzę cię. Okej. Dobra, odprowadzę go, ale pozbierajmy to, co oni mieli przy sobie. Chyba mieli fajne rzeczy, co? Tylko dwóch wołanie, tu jeszcze trzeci leży. No właśnie, trochę się obłowiliśmy. Dobra, stary. Powiadasz do karczmy, tak? No to zaprowadźmy cię do karczmy. Niech i tak będzie. Idziesz i idziesz, dobra. Nie no, myślę, że tutaj po drodze już nie natrafimy na nic złego. W razie czego oczywiście sejwik. W razie W. Jakby jakieś problemy były. Ale nie powinno być. No i co? Ten cały Kaligor od początku za tym stał. No a jednak ta kapłanka też mówiła, że jemu nie warto ufać. I miała świętą rację. Bo okazał się zwykłym złodziejem i mordercą. Ale już nikomu nie zaszkodzi. Boże, ten eliksir jest zajebisty. Naprawdę, Jezus. Idziesz tam, stary, dawaj, dawaj. Nie chcę, żebyś się za daleko odłączył, bo jeszcze by się coś stało i dopiero by było. I dopiero by było. Idziesz? Idziesz, dobra. Dawaj, dawaj, jesteśmy już prawie na miejscu. Prawie na miejscu jesteśmy, stary. Dokładnie. Okej, okay, świetnie, karczma. Tak jest, wejdźmy zatem do środka. Mi też przyda się odpoczynek. Aj, no dobra, no. Wielce ci dziękuję, przyjaciel. Powiem ci jeszcze, że jechałem tu z pewną misją. W świątyni Melitele otrzymałem pewien lek, który miał dostarczyć kapłance przebywającej w tej wiosce. Słyszałeś może o niej? Tak, Doria, bo tak ma na imię ta kapłanka. Czeka niecierpliwie na ten lek. Stan chorych się pogarsza, więc ją znasz. Od jakiegoś czasu przebywam już w tej wiosce. Zdążyłem poznać wiele osób. Zmęczony jestem tą niefortunną podróżą. Może dostarczyłbyś ten lek kapłance w moim imieniu? Nie przyzwyczaję się zbytnio do dobrych i skorych do pomocy wiedźminów, ale dobrze, dostarczę ten lek. Proszę, oto on, dziękuję ci bardzo. Jeśli kiedykolwiek będziesz w potrzebie, a słyszysz, że przebywa w pobliżu Jeremiasz Sitko, nie waha się prosić o pomoc. W granicach rozsądku, oczywiście. Oczywiście, bywaj więc. No dobra. Ale najpierw chyba się prześpimy, co? Tak mi się wydaje, że w nocy nie będę jej szukał, bo jej na pewno nie znajdę. Tak, tak, tak. Mam Orenów, więc stać mnie. Serio? Dobra, teraz nie mogę tego rozdać. Spoko. Myślę, że to będzie dobra decyzja. Śpijmy i chodźmy i to wszystko oddać. Znaczy wszystko oddać, chodźmy jej lekarstwo dać. Dobra, wchodzimy stąd i szybko do wioski. Szybko do wioski oddać jej lekarstwo. I to będzie w zasadzie koniec. Bo chyba z tego co pamiętam, chyba już nic więcej nie będzie. To jest w sumie ostatni jako taki quest. No powiem wam, że przygoda całkiem. Podobała mi się. No jeszcze zresztą zaraz zobaczycie końcówkę. Dopiero będę mówił o podsumowaniu. Na razie chodźmy zanieść ten lek. Bo myślę, że czeka na niego z niecierpliwością. I mam też cichą nadzieję, że ona będzie w tym samym miejscu, co zawsze o tej porze. Bo nie chce mi się za nią chodzić. Babcia jest tutaj świetnie. Okej. Tą wesnę jej rodziców w subcio. Ale chodźmy teraz na dół.
Zapiszmy sobie. Tak jest. Mam lekarstwo dla chorych. Skąd? Czy kupiec przybył do wioski? Tak, chociaż nie bez problemu. Napadli na niego bandyci. Bandyci? Okazało się, że Kaligor przewodniczył bandzie napadającej ludzi podróżujących traktem. To wyjaśnia, dlaczego ostatnio tak mało wiadomości docierało z miasta. Tak, na dodatek to on to oni zabili Kalida i innych. I to z zemsty na tej bandzie żądały upiory. Teraz wioska powinna już mieć spokojne noce. Mieszkańcy Cichej Wólki wiele ci zawdzięczają, ale czy będą umieli to docenić? Zdążyłem już pogodzić się z tym, że my, Wiedźmini, jesteśmy od brudnej roboty, a po skończonej sprawie fora ze dwora. Obyś się mylił w tym przypadku. Czy to oznacza, że wyruszasz w dalszą drogę? Zostanę jeszcze dzień lub dwa, ale raczej nie znajdę już tu zajęcia dla siebie. Bywaj więc, Wiedźminie, niech moc bogini Melitele będzie z tobą. Bywaj. Geralt, słyszałem, jak uratowałeś kupca. Wiem też, że dzięki tobie chorzy otrzymują lekarstwa, a upiory nie będą już nas nękać. Tak, a to oznacza, że czas mi już w drogę. Tak szybko? Poczekaj jeszcze kilka dni. Gdy dzieci i mój ojciec wyzdrowieją, nie obędzie się bez biesiady z tej okazji. W sumie? Nigdzie mi się nie śpieszy, skarbie. Więc zostanie się jeszcze tak, wesno. Czemu nie? Czemu nie? Dwa dni później. No co jak co, ale przy cutscenkach się postarali, nie powiem. No hej. Tak jest, przecież obiecałem, więc się zabawa rozkręca, czy coś tam. Do Oxenfurtu. Byłoby dziwne, gdyby Bart miał przegapić darmowe żarcie. No, przy ognisku. No kiepsko tańczy, kochanie. Co to za drętwe przygrywki? Panowie, zagrajcie coś szybkiego. Ależ oczywiście, panie Geralt. Chłopaki, dawajcie jak na weselu u Piotra. Patrzcie uważnie. Ola Boga, chyba widziałem skrzata. A tam w klasztorze to chyba samotne się czujecie. Nie, nie czujemy. Zostaw mnie w spokoju. Ej, podryw, co? No, Geralt, chciałeś coś szybszego? Pokaż, jak się ruszasz. Stary, co za uczta? Nawet zupkę dla ciebie przynieśli. Ty, głupia kobieto, dziś jem tylko baraninę. No to się roztańczyli. Khalid Hitz, mój kochany synek, już nie jest upiorem. Moja kochana Betsy, dzięki panowi Geraltowi już żaden wstępny wilk cię krzywdy nie zrobi. Nie tylko potwory umie bić, ale i w tańcu nie zgorszy. To dobrze to słyszeć. Jak tam Geralt, ale daje w łeb ten Wimber z jaków. Tylko popatrz, co on wyprawia. No bawi się, niech się bawi, zasłużył sobie. Zasłużył sobie. Czyżby koniec? Ha, co tam się dzieje w tle? Siku ktoś robił, no tak. Próbowała panienka rybki? Nie, ale byłby pan tak miły. Panienka już dużo wypiła, odprowadzę do domu. Mistrz sytuacji, co? Kto tam biegnie? Ludzie, ludzie, ponoć wiedźmin u was. Do czego wiedźmina potrzebujecie? Straszne rzeczy u nas. Nasz sołtys powiada, że tym... O, jak to strasznie, wiedźmina wzywacie? Czarownicę my z wioski przegnali i mści się ona teraz. Skrzaty do wioski lezą i wybuchają. Wybuchające skrzaty powiadasz? Prowadź więc. No dobra, czyli na mnie już czas. A szkoda, chętnie bym tutaj jeszcze trochę poprzebywał w tej wiosce. Okej, wybuchające skrzaty. No dobra, teraz koniec. Podziękowania dla twórców, oczywiście napisy do końca zostaną. Upiory w Cichej Wólce. Niepozorna przygoda, dodatek, ale powiem wam, że świetnie. Świetnie, naprawdę fajnie mi się w niego grało. Kompletnie mi nie przeszkadzało to, że nie ma dubbingu, naprawdę.
fajnie zorganizowane pomysły na questy, ogólnie główny wątek fajnie pomyślany z tymi upiorami, niby prosty, no bo w sumie od początku można było się domyśleć, o co tak naprawdę chodzi i kto za tym stoi, ale fajnie to wszystko zrobione, klimatycznie. Te cutscenki, no, chłopaki mają rację. Jest się czym chwalić, fajne, fajne, zwłaszcza ta biesiada. No, tą biesiadą to jest naprawdę całkiem nieźle. Albo ta scena przy drabinie też była kozacka. A ta scena z babcią? Nie no, chłopaki się postarali, nie ma co. Co mogę wam powiedzieć? No, ocena będzie wysoka. Myślę, że 8 na 10. To spokojnie ta przygoda na tym zasługuje. Myślę, że tak. 8 na 10 ode mnie. 8 na 10. Oczywiście nie musicie się z tym zgadzać. Jest to tylko i wyłącznie moja ocena. Ode mnie 8 na 10, jak to już mówiłem 3 razy wcześniej. Ale tak jak mówiłem. Co, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że cała przygoda wam się podobała, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście możecie też zalajkować fanpage'a, żeby być na bieżąco. I jeśli oczywiście wam się też spodoba. Więc trzymajcie się, cześć.